dzisiejszych czasach szczególne znaczenie nabiera społeczna odpowiedzialność uniwersytetów. Nasza uczelnia, Śląski Uniwersytet Medyczny, ma nie tylko obowiązek, ale także i przywilej przyczyniania się do poprawy zdrowia naszego społeczeństwa i promowania zdrowego stylu życia. Oczywiście nie jest to łatwe zadanie, ale do odważnych świat należy. Współczesne wyzwania związane ze zdrowiem publicznym są liczne i złożone, a kluczem do sukcesu jest współpraca, innowacje i zaangażowanie. Dlatego tak ogromnie cieszę, a jednocześnie daje nadzieję wspólne działanie Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich w ramach projektu Best Remap, w którym Śląski Uniwersytet Medyczny ma zaszczyt Polskę reprezentować. Projekt zakładał dwie odnogi. Z jednej strony analizowaliśmy, i to bardzo ważne, analizowaliśmy skład głównych pięciu grup produktowych, które spożywają nasze dzieci. Druga, bardziej przemysłowa już, oznaczała próbę przygotowania projektu, który będzie umożliwiał prowadzenie prawidłowo i optymalnie postępowań przetargowych na przygotowywanie żywności w większych grupach, również wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym obydwie odnogi tego projektu dotyczą zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, mają na celu podniesienie jakości, a później nadzorowanie tej jakości w przyszłości w populacji naszych najmłodszych. Wydaje mi się, że po pierwsze to bardzo ważne, a po drugie, jeszcze raz podkreślę, jesteśmy dumni z roli i udziału naszego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w tym badaniu. Zamówienia publiczne żywności są kluczem do poprawy żywienia w jednostkach publicznych, w tym m.in. w szkołach i przedszkolach. Aby ten cel osiągnąć, potrzebna jest gra zespołowa. Dlatego też powołaliśmy intersektoralną grupę ekspercką, w skład której zaprosiliśmy przedstawicieli ministra zdrowia, organizacji branżowych i pozarządowych, a także przedstawicieli świata nauki i biznesu. Pierwszym sukcesem był fakt, że udało nam się znaleźć osoby, które są zaangażowane i które realnie te zmiany wdrażają, a nie tylko o tym mówią. Udało nam się trochę zarazić te osoby właśnie takim podejściem do zamówień publicznych żywności, że to nie jest obowiązkowy wydatek, ale to jest tak naprawdę inwestycja w promocję zdrowia i w przyszłe pokolenia. Drugim sukcesem był fakt, że te zmiany udało nam się wdrożyć na małą skalę, ale one już teraz przynoszą efekt. A trzecim sukcesem jest fakt, że ta grupa będzie działała dalej, bo plany mamy dalekosiężne i bardzo ambitne. Zamówienia publiczne dotyczące żywności dla przedszkoli i szkół są ważnym elementem dla zapewnienia odpowiedniego żywienia i zdrowia dzieci. To od ich konstrukcji i zapisów zależy jakość produktów, jaka będzie dostępna, abyśmy mogli przygotowywać zdrowe i pełnowartościowe posiłki. W naszym zespole szkolno-przedszkolnym nr 14 w Rybniku udało nam się dokonać małej rewolucji w zakresie zamówień publicznych. Dzięki odpowiednim kryterium, w którym określiliśmy dane składniki w poszczególnych produktach spożywczych, mamy pewność, że zamawiane produkty są najwyższej jakości. Ponadto w myśl zrównoważonych zamówień publicznych znacznie ograniczyliśmy ilość zamawianego mięsa na rzecz strączków, które dzieci bardzo lubią. Wprowadziliśmy na przykład gulasz z indyka z soczewicą, które dzieci bardzo chętnie jedzą. Przemyślane zakupy dobrych produktów przekładają się również na ograniczenie marnowania żywności, a wygenerowane oszczędności na zakup jeszcze lepszych produktów. Mottem tej akcji jest zdanie: zdrowa żywność dla zdrowej przyszłości. W dzisiejszych czasach wraz z postępem technologicznym i zmianami stylu życia obserwujemy znaczny wzrost występowania chorób związanych z nieprawidłową dietą, takich jak otyłość, cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe. Szczególny niepokój dla mnie jako pediatry budzi zwiększony odsetek występowania otyłości u dzieci, ale także i cukrzycy. Po 3 latach realizacji projektu Best Remap jesteśmy z jednej strony dumni z naszych osiągnięć, ale wiemy, że jesteśmy w stanie zrobić jeszcze więcej. Razem możemy tworzyć realne i trwałe zmiany, które poprawią zdrowie i dobrobyt naszej społeczności.